Hej, ja jestem Sarch i w dzisiejszym odcinku z gry Doom Eternal rozpoczniemy szóstą misję kampanii fabularnej. Przeniesiemy się do kompleksu Ark. Po zniszczeniu supergniazda Juchy możesz kontynuować łowy na ostatniego piekielnego kapłana. Interwencja Canmaker uniemożliwiła ci jego zlokalizowanie, więc wybierasz się do ośrodka będącego siedzibą główną Ark, by spotkać się z doktorem Samuelem Haydenem, przywódcą ziemskiego ruchu oporu i jedyną osobą, która jest w stanie namierzyć ukrywającego się kapłana. No i jednocześnie Samuela Haydena pamiętamy z poprzedniej części. Doktor Hayden jest gdzieś wewnątrz kompleksu. Ten industrialny kampus stanowił kwatery ruchu oporu. Dobra, zaraz sprawdzimy co i jak. Na początek zobaczmy jak to wygląda na mapie. Naprawdę całkiem sporo sekretów się tutaj kryje. Mam wrażenie, że najwięcej ze wszystkich dotychczasowych misji. No i wyzwania by mnie interesowały. Mamy zdobyć dwie runy. Zabić 6 demonów przeciążeniem tarczy karabinem plazmowym i zniszczyć 4 wyrzutnie naramiennych upiorów. Okej. Właściwie 4 naramienne wyrzutnie upiorów, powinienem tak powiedzieć. Nie powinno to być nic szczególnie skomplikowanego. Zobaczymy. Na razie ruszajmy. I spróbujemy troszeczkę rozeznać się w terenie. Swoją drogą nie mogę się doczekać, żeby Samuel Haydan się pojawił. Dobra wieść dla wiernych! Zdrajca Samuel Haydan poległ! Nie ma już Ark! A to poległ naprawdę? To są prawdziwe informacje? Ciekawe. Pamiętamy jednak zakończenie poprzedniej części, kiedy to Samuel Haydan miał naprawdę ciekawe plany. Zobaczymy. Na razie spróbujmy się rozprawić z pierwszymi przeciwnikami. Okolica nie jest już bezpieczna. Trwa wdrażanie protokołu ewakuacji. Protokół ewakuacji. Kurde, co tu się wydarzyło w takim razie, jak nas tutaj nie było? Myślę, że się przekonamy prędzej czy później. Na razie oczyściłem sobie teren. Przynajmniej tutaj ten najbliższy. Ale uwaga, bo mamy już towarzystwo. Weźmy sobie wyrzutnie rakiet. Dobra. Tutaj jest tych gości więcej. Ale tu możemy się wycofać, chociaż widzę, że już pancerz w większości zniknął. To też trzeba mieć na uwadze, że ten pancerz potrafi znikać po pewnym czasie. Przynajmniej ten, który wylatuje z podpalonych przeciwników. No bo co innego, jeśli chodzi o pancerz, który po prostu sobie leży gdzieś tam na poszczególnych etapach fabularnych. Wow, 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 spokojnie, spokojnie. Ciężkie działo, weźmy sobie. Dobra, wysadzimy to. Te poszczególne jego działa. I będziemy za chwilę kombinować dalej. Może wezmę sobie wyrzutnie rakiet i spróbuję go namierzyć. Dobra, to w zupełności wystarczyło. No i spoko, na razie to tyle. Jak trochę się sytuacja uspokoi, to chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o sekrety, bo było widać sporo znaków zapytania ogólnie w okolicy. Ale pytanie, czy już jestem gdzieś na tych terenach, czy dopiero tam trafimy. Dobra, chyba wszyscy, bo zniknęła bariera, chociaż mamy jeszcze kolejnych przeciwników, pewnie już na następnym obszarze w takim razie. Wykorzystujemy wytrącanie z równowagi rycerza piekieł, który jest podatny na to, jak wykorzystujemy właśnie ten karabin na niego. Okej, tam jeszcze jeden gargulec na końcu. Załatwiony i mamy różaka też. To niedobrze, to niedobrze. Ale dobra, daliśmy radę. Teraz poprosimy amunicję. Ajajaj, bo się kurde zaklinowałem znowu przez chwilę. Jakby właśnie z dwóch stron mnie tutaj zaatakowali. No, punkt kontrolny osiągnięty. No to chyba naprawdę
możemy teraz mówić o względnym spokoju. No i okej, tutaj mamy w pobliżu akurat jeden sekrecik, więc spróbujemy sobie to zgarnąć. Zabawka Antropokuba. Niech będzie. I rozumiem, że ta arena walki jest od drugiej strony jakoś do... Albo tam w ogóle inaczej jakoś trzeba będzie się dostać. No, będziemy kombinować. Na razie tutaj, jeśli mogę cokolwiek zabrać, to będę wdzięczny. Oj! Kogo my tu mamy? Trzeba będzie te naramienne wyrzutnie zniszczyć. Cztery takie wyrzutnie do zniszczenia, więc na razie dwie. A później czekamy na kolejnego upiora. I będziemy mogli sobie to wyzwanie po prostu dokończyć. Tak będzie chyba najlepiej. Dobra, tutaj też mamy diablika. Jakbyś mi dał trochę pancerza, to byłbym bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Spokojnie. Tak jest. Jest ich tutaj więcej, co ciekawe. Rzućmy może granat. Bardzo ładnie to poszło. Jeszcze rycerz piekieł. To znowu weźmy sobie może to. Będzie właśnie ładnie widać, jak go atakujemy, że wytrącamy go z równowagi. On tak się zatrzymuje na chwilę. Tylko, że tutaj, kurde, wpadłem w pułapkę małą. Niedobrze. Ale spokojnie. Damy sobie tutaj radę. Ja tylko zabiorę trochę tego pancerza, chociaż, kurde, na nic mi się to zdało, bo od razu przyszli następni. I widzicie, co się dzieje. Okej. Wydaje się, że mógłbym jeszcze skorzystać i wrócić tam, gdzie byłem wcześniej, bo widziałem trochę jednak tych buteleczek ze zdrowiem. I zawsze to by była okazja, żeby sobie właśnie na szybko to uzupełnić. A patrzcie, to ja tędy jednak mogę przejść na tą arenę walki, chociaż możliwe, że dopiero teraz. Bo pewnie to wcześniej nie było jednak zniszczone. Aczkolwiek mogę też się mylić, kto wie. Nie zwracałem na to szczególnej uwagi wcześniej. W każdym razie wygląda na to, że właśnie tam na tą arenę walki będziemy musieli zejść, bo tutaj nie widzę niczego więcej. No to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Zaczynamy od przecięcia piłą mechaniczną. I teraz lecimy. Trochę przynajmniej tego pancerza sobie rzeczywiście odzyskałem. Ale znowu, kurde, mnie dopadli z różnych stron i nie mam szans praktycznie się wyratować. Tragedia jakaś, no. Nie wiem, czy zdążę teraz jakoś się uratować jeszcze. Bo tutaj z każdej strony będą nacierać. I to może być mocno problematyczne. No niestety, straciliśmy dodatkowe życie, ale wciąż mamy jeszcze aż 20, więc tutaj nie musimy się jakoś bardzo o to martwić. Ładnie. To by było na tyle chyba. Na razie tak właśnie zwróciłem uwagę na to, że największy problem sprawia mi taki zawsze moment w walce, kiedy przeciwnicy z dwóch różnych, a nawet z kilku różnych stron nas zaatakują i ja się dosłownie zaklinuję, że uwierzcie mi, nawet jak wciskam skok czy odskok, to przez chwilę nie mogę gdzieś uciec, a ta chwila jest tutaj zabójcza jednak w niektórych sytuacjach. No bo potrafimy wtedy naprawdę dużo zdrowia i pancerza stracić. Uwaga! Nastąpił atak na kwatery Ark. Okej. Informacja też o tym, żeby wykorzystywać piłę mechaniczną. Tylko czy my już będziemy schodzić? Przyjmij tych, którzy przejmą twoje cierpienie. W bólu czeka oświecenie. Jasne. Słyszę cały czas kolejnych demonów, ale to chyba właśnie na dole. Więc tam się będziemy musieli skupić na walce z nimi. Tym bardziej, że kolejne sekrety czekają. O, proszę, co my tu mamy? Czekajcie, to ja bym sobie wziął teraz karabin plazmowy. 4 na 6 już załatwiliśmy. Ten jeszcze wypuszcza mi tutaj tarczę. Okej.
Zastanawiam się, czy nie wczytać sobie punktu kontrolnego i nie zaliczyć tego tutaj od razu. Tym bardziej, że była spora grupa, więc jednocześnie mógłbym też załatwić kwestię wyzwania mistrzostwa, jeśli chodzi o karabin maszynowy. Może jednak w takim razie wczytamy punkt kontrolny. No to lecimy w takim razie. Czekamy na gościa z tarczą, spróbujemy ją od razu zniszczyć. No i proszę bardzo, wyzwanie zaliczone. No a teraz jeszcze pora na dokończenie wyzwania mistrza, jeśli chodzi o ruchomą wieżyczkę w karabinie maszynowym, czyli już po raz 10 zabiję co najmniej 5 wrogów pojedynczą wieżyczką bez przegrzewania jej. I tutaj właśnie jest to idealny moment, żeby coś takiego sobie nabić. Po prostu lecimy. I mamy świetne chłodzenie odblokowane, od razu możemy sobie to też tutaj potwierdzić i to nam daje, że broń w trybie ruchomej wieżyczki się nie przegrzewa, a więc naprawdę super sprawa. Dobra, wychodzimy stąd. Siachamy tego przeciwnika starczą, żeby nam tutaj nie przeszkadzał i lecimy z wami teraz. Właściwie to odzyskałbym sobie trochę zdrowia właśnie. A przy okazji spróbujmy tutaj pancerz teraz odzyskać, przynajmniej w jakiejś części, żeby nie było problemu. Okej. Jeszcze kolejny, ciachnięty. No i tutaj już podstawowi przeciwnicy nie będą sprawiali problemu, ale jako że w tym momencie ta moja wieżyczka nie będzie się już przegrzewać, to fajny użytek będzie można z tego zrobić. Zresztą tak samo to też działało po odblokowaniu wyzwania mistrzostwa również w poprzednim Doomie, jak być może pamiętacie. Tutaj będziemy teraz schodzić w takim razie do kolejnego sekretu, tylko która to jest strona? Akurat tutaj na wprost, więc zobaczmy. Oj, Jezu, jeszcze mamy kolejną grupę. To niedobrze, bo chciałem się na spokojnie skupić teraz na tym, żeby jednak zdobyć sobie kolejny sekret, ale chwilowo jednak musimy zająć się walką. Nie żeby to znaczyło coś złego, co to nie. Jesteśmy jak najbardziej przygotowani na kolejną potyczkę. Dobra. Oj, teraz nie trafiłem, ale teraz się ładnie udało. Kto jeszcze? O proszę, kogo my tu mamy? Też jestem i na ciebie przygotowany, kolego. Dobra, w sumie możemy go dobić. Ekstra. Co z tym diablikiem? Zróbmy tak. I po kłopocie, zdaje się, przynajmniej na razie. Chociaż nie, jeszcze mamy nadal ten obszar. Ale proszę, mamy tutaj, jest punkt pretorski kolejny do zdobycia. Zastanawiam się tylko, czy za wcześnie nie zszedłem tutaj. Bo tam z drugiej strony jeszcze, kurczę, jest jakieś przejście. No dobra, będziemy kombinować. Mam nadzieję, że jeszcze będzie opcja, aby tam ewentualnie wrócić i to sprawdzić. W tym momencie to tutaj musimy wbijać na górę. Ale to i tak chyba dostanę się w to samo miejsce, co? Tylko, że od drugiej strony. No, mniej więcej. Nie do końca, no ale okej. Mam nadzieję, że jak rozprawię się ze wszystkimi, wow, to wtedy będziemy mieli możliwość cofnięcia się rzeczywiście. Okej, kogo my tu mamy, panie i panowie? Uwaga teraz w takim razie. No, tylko że skubany mógłby się tutaj pojawić znowu, bo gdzieś poleciał. To dziwne było, bo tak jakby przeleciał przez sufit. Chyba nie powinno tak być. No i co teraz? Tutaj mamy tego Antropokuba. Ale nie wiem, co z tym upiorem. Tam mamy jakiegoś. Nie wiem, czy to jest ten sam. Uwaga! Samuel Hayden nie żyje. Ark już nie istnieje. Natychmiastowa ewakuacja. Ciągle ta informacja o Samuelu Haydenie. Nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, 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 bo nie chcę tego upiora znowu też załatwić przedwcześnie.
Jedno. I jeszcze drugie działo trafić, no. Aj, bo ja tutaj się nie mogę ruszać. Nie mogę o tym zapominać. Jest znowu, kurczę, ten szlam, cokolwiek to jest. No ale dobra, rakietobójca, mamy zatem wyzwanie zaliczone. Teraz już tylko wykończyć ich tutaj. O Jezu, jest ich więcej jeszcze, zdecydowanie. Dobra, trzymać się z daleka od tej fioletowej substancji, żebym mógł tutaj sobie dowoli skakać, biegać. No bo nie zawsze jest to możliwe. O mój Boże, co tu się dzieje? Okej. Idę go wykończyć i mamy jeszcze dodatkowo kakodemona. Ej, no come on! Znowu się praktycznie nie mogłem ruszyć. O mój Boże, to jest jakaś tragedia w tym momencie. Nie, ja się muszę tutaj jakoś wycofać. Nawet, kurczę, nie wiedziałem, że mogę tutaj iść, a tu proszę. Jest trochę więcej przestrzeni, niepotrzebnie się tam trzymałem jednego miejsca. To tylko mi, kurde, wyszło na złe. Ale dobra, uwaga. Namierzamy tego i lecimy go załatwić. Dobra, dobra, dobra. Jako demon w końcu. Nareszcie trafiony tym granatem. No i można powiedzieć, że dopiero w tym momencie troszeczkę mi się sytuacja uspokoiła bardziej. Teraz uwaga znowu na upiora. Odstrzelimy mu po raz kolejny. Te działa. Teraz. No, mamy to. Punkt broni zdobyty. Jeszcze ewentualnie od was trochę zdobędę tego pancerza, jeśli tylko mogę. No i teraz właśnie pytanie, czy ja w ogóle powinienem tam wracać, gdzie byłem wcześniej? A, bo to z drugiej strony jest, okej. To na jedno wychodzi chyba. Bo to by było to przejście, tak? Możemy oczywiście się upewnić ewentualnie. Tak, no to tam po prostu mieliśmy chyba pusto i tyle. Niczego bym tam konkretnego pewnie nie znalazł. Moglibyśmy ewentualnie jeszcze się upewnić. Na razie trochę pozbieram amunicji stąd. Bo jest co zbierać. Zresztą nie tylko amunicja, ale i ten pancerz, który tutaj często i gęsto jest rozrzucony. Tak, i teraz przynajmniej mamy te przejścia odblokowane. To teraz, żebym się nie pomylił. Wejdziemy sobie tutaj na górę dla pewności, no bo nie chcę ominąć czegoś. Czasem przecież sekret nie jest oznaczony znakiem zapytania. Ale nie, tutaj tylko i wyłącznie mamy amunicję. A przynajmniej uzupełniłem sobie jeszcze rakiety do wyrzutni. No i teraz już z czystym sumieniem mogę ruszać dalej. Zaraz zobaczymy, jak tam wygląda dalej sytuacja. Którędy ja właściwie muszę iść? Jakoś tutaj, gdzie jest zablokowane przejście, co ciekawe. Mamy też dwie runy do zdobycia i to będzie kolejne wyzwanie. I teraz tak, tutaj na górę jakoś, żeby się dostać, ale to chyba na razie nie dam rady, bo patrzcie, wszystko jest zablokowane w tym momencie. Więc chyba muszę poczekać na to, żeby coś tutaj się odblokowało mi z czasem. Za bardzo innego wyjścia nie widzę. Możemy wysadzić beczkę i zebrać dzięki temu amunicję, no bo mamy przecież to ulepszenie. I właśnie punkty pretorskie też już są zdobyte w większej ilości, więc granat odłamkowy, szybsze odnawianie po użyciu. Weźmiemy sobie to w tym momencie. I na razie to mi musi wystarczyć. Bo jeśli chodzi o punkty broni, to za bardzo w tym momencie jeszcze nie poszalejemy. A to otworzymy. Wejście do placówki doktora jest zablokowane. Namierzono dwie boczne wieżyczki. Obliczam optymalny tor strzału. Potwierdzam. Możesz używać ich, by oczyścić drogę. Zaznaczam je dla ciebie. No dobra, to już jakaś wskazówka. Tylko najpierw się tam trzeba jeszcze, kurczę, dostać i zrobić z tego jakiś sensowny użytek. A na razie tutaj przed różakiem ciężko się odsłonić, zwłaszcza, że
Mamy tą fioletową maź. Dobra, ruszamy jednak dalej. Kolejni wrogowie słabsi, od których możemy sobie odzyskać pancerz. Gargulców załatwić. Albo odzyskajmy trochę, może ewentualnie, amunicji. Tylko że widzę, że się robi znowu gorąco. Nie jestem pewien, czy chcę akurat tutaj w tym momencie siedzieć. Może trzymajmy się na razie z daleka od tych przeciwników i będziemy kombinować za chwilę dalej. Co my tu mamy? Cyber Antropokub, mocno opancerzona odmiana Antropokuba, specjalizująca się w walce na dystans i tworzeniu stref zagrożenia. Trafienie krwawym ciosem pozbawia go całego pancerza, dzięki czemu łatwiej go wyeliminować. Tylko że ja w tym momencie tego krwawego ciosu nie mam, więc muszę sobie to najpierw nabić. A mam nadzieję, że zaraz to nastąpi, jak wykonamy sobie kolejne zabójstwa chwały. Dobra. A może ja w końcu miałem to? No nie. Bo zabójstwo chwały jest tym innym przyciskiem, inną ikonką właściwie oznaczone. Kurde, ależ tutaj się dzieje za dużo trochę. Jeszcze ten gargulec z tej strony. Nie bardzo wiem, jak tutaj zareagować w tym momencie. Opatrzcie, co się wyprawia w tej okolicy. Dobra. Z daleka znowu od tego cyber antropokuba. Spróbuję go może w ten sposób potraktować. Tylko że najpierw się ten rycerz rzucił do ataku. Okej. Mamy zatem wpis na temat tego przeciwnika. Czyli ten krwawy cios właśnie jako słabość. Działka naramienne zostały wzmocnione i nie da się ich zniszczyć poprzez zadawanie obrażeń. O! Zabójstwo chwały wywołane trafieniem w pierś spowoduje rażącą pobliskie demony eksplozję. Czyli zdecydowanie warto zacząć od krwawego ciosu w przypadku tego przeciwnika. No i tutaj rozumiem, że akurat ten samouczek się pojawił na temat cyberantropokuba. Póki co jednak rozprawmy się z kolejnymi. Od razu załatwiony. Niech będzie. Jeszcze ktoś tutaj został, czy nie? Wygląda na to, że tak, bo ciągle ta bariera ochronna nie zniknęła. To teraz pytanie. Na górę chyba powinienem wchodzić. No, zdecydowanie. Pojawiają się następni wrogowie. Okej. Pozbyliśmy się wieżyczki, to ważne. Teraz szybko do tyłu. Czekamy w sumie, aż tutaj przyjdą, trochę bliżej. Ładnie. Ej, bo tamtego też mógłbym dopaść w sumie. Albo nie, weźmy sobie zwykłą strzelbę, bo tego mógłbym jeszcze załatwić. Okej. No właśnie, mamy ciebie tutaj. Ładnie to poszło. Naprawdę bardzo ładnie. Jeszcze mamy, kurde. Czasem się wydaje, że już prawie wszyscy, a tu nagle z tyłu gdzieś jeszcze atakują. Dobra, teraz poprosimy amunicję. No i to naprawdę wszyscy, czy nie za bardzo? Muzyczka jakby nie ucichła. Ale trochę tak to wygląda, jakby naprawdę się uspokoiła sytuacja. Na górze tam widziałem modbota. No nie, nadal mamy barierę, czyli tutaj musi być gdzieś jakiś przeciwnik, przynajmniej jeden jeszcze. Ciekawe, gdzie się zapodział w takim razie. No ewidentnie, kogoś tu jeszcze gdzieś mamy. A też zwróciliśmy uwagę, że często dopiero jak podejdziemy w jakieś miejsce... O właśnie, to się wrogowie pojawiają. Nie inaczej jest w tym przypadku właśnie. Dobra, tutaj przynajmniej trochę więcej pancerza zgarnęliśmy.
No i czy to w końcu wszyscy? Jeszcze na górę mamy przejście. Ale najpierw może podejdźmy tutaj do tego modbota. No bo tak, mamy bombę przylepną. Co ja teraz bym chciał sobie tutaj rozwinąć? Oto jest pytanie. Precyzyjny strzał to już jest. Teraz kurde... Sam nie wiem, tarczy nie chcę. Uderzenia cieplnego też chyba nie. Wezmę sobie ten arbalet w takim razie. Przytrzymaj L2, by naładować pocisk energetyczny, który wbija się w demony, a następnie eksploduje. Wydaje się być całkiem efektownym typem amunicji. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Właściwie to końcu nie wiem, czy mam teraz ten arbalet, czy... O, teraz będzie to dopiero. I kolejna sprawa, wejdziemy sobie na górę. Tutaj jest w ogóle więcej rzeczy. Na górze mamy też tą automapę, co ciekawe. To ja poproszę. No i zaraz obok jest przejście. Brama Slayera. Automapa zdobyta. No a kluczyk po drugiej stronie, tutaj po lewej, ale... O, tam mamy. Czekajcie, bo tutaj też chyba dam radę doskoczyć. Jak najbardziej tak. Znaleziono zabawkę. Tak mi się wydawało, że tu widziałem ściankę. I mogę przeskoczyć. Spoko. No proszę. Czyli jesteśmy tutaj. I teraz tak. Zastanawia mnie w tym momencie jeszcze tylko jedna rzecz. Czy już się sytuacja uspokoiła? No w końcu. Mamy rzeczywiście spokój. Czyli tutaj rozprawiłem się ze wszystkimi ostatecznie. A właściwie to my musimy ruszać jakoś tam. Patrząc na mapkę, gdzie to będzie. Tutaj z tej strony. No dobra, no to w tym momencie się w takim razie z wami pożegnam. Następny odcinek pewnie sobie zaczniemy od przejścia przez bramę Slayera, więc czeka nas kolejne potężne wyzwanie, jeśli chodzi o odpieranie fal przeciwników. Mam nadzieję, że sobie poradzimy i przy okazji na sam początek następnego materiału będziemy mieli zapewnione całkiem sporo wyśmienitej, soczystej walki. Na razie to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia kolejnym razem.